Marek nie był antysemitą. Marek, ilekroć mnie się wymknęło i mu powiedziałem coś generalizując o Żydach, to Marek mnie zawsze prostował, mówił w materiałach nakręcanych dla jego kanału Monitor Polski Zbyszek, mów mafia żydowska. Podobnie jak na pewno bardziej lojalny wobec Ziobry był Marek niż Ziobry jest wobec Marka. Ilekroć ja używałem najbardziej adekwatnych określeń dla opisania zachowań Ziobry, to Marek mi mówił, Zbyszek, ale ty wiesz, że ja tak nie myślę. I proszę Państwa, zaraz na początku pandemii, to znaczy pandemię ogłoszono chyba 11 marca 2021 roku, 12 marca Marka pobito, 13 marca przywieziono go wieczorem, przywiozła go policja, jak mówił co w moim poprzednim materiale, o czym mówiła matka Marka w wywiadzie dla NTV Janusza Zagórskiego. Przespał noc i następnego dnia, w sobotę 14 marca 2020 roku, Marek zmarł. Proszę Państwa, tym oto pismem sprzed roku, z 25 sierpnia 2020 roku, skierowanym do Zbigniewa Ziobry, kolegi Świętej Pamięci Marka Podleckiego, złożyłem wniosek o dopełnienie obowiązku. Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności. Zlecenie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie przyczyny i ewentualnych winnych śmierci. Marek zmarł po pobiciu. Później pismem z 6 lipca 2021 roku, skierowanym również do Zbigniewa Ziobry, złożyłem wniosek, podałem podstawy prawne o sporządzenie doręczenia wyjaśnienia, czy zakończone już zostało postępowanie w sprawie śmierci Marka Podleckiego. To pismo wpłynęło, proszę Państwa, w dniu 11 lipca 2021 roku. Załączyłem do niego to oto pismo z 9 listopada 2020 roku prokuratury rejonowej Prądnik, Kraków Prądnik Biały, którym poinformowano mnie, informuję, że prokuratura rejonowa Kraków Prądnik Biały w Krakowie prowadzi śledztwo o sygnaturze podana sygnatura w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Marka Podleckiego w dniu 14 marca, to jest o przestępstwo z artykułu 155. Proszę Państwa, ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi od Zbigniewa Ziobry, mimo że pismo, jak wspomniałem, wpłynęło 11 lipca, skierowałem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Zbigniew Ziobro z 10 sierpnia, wpłynęła 11 sierpnia, na bezczynność ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, a tym pismem z 10 sierpnia 2021 roku skierowanym do podinspektora Andrzeja Kułagi złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez Ziobrę przestępstwa niedopełnienia obowiązku określonego przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. To pismo wpłynęło 11 sierpnia. Ziobro gra na czas, bo przecież otrzymał tą moją skargę i mógł był mi udzielić odpowiedzi. Tymczasem nie udzielił mi jej, a ja otrzymałem wezwanie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 6 września do tego, żebym podał numer PESEL. Zatem tym oto pismem z 13 września 2021 roku udzieliłem odpowiedzi. Tutaj po części jest zanonimizowany. Ten do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podałem w całości. A ponieważ nie otrzymałem wezwania na przesłuchanie mnie w sprawie, którą zgłosiłem pod inspektorowi Andrzejowi Kładze, zatem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę, niedopełnienia obowiązku określonego przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, to tym pismem z 13 września 2021 roku skierowanym do podinspektora Andrzeja Kułagi złożyłem wniosek, że ponieważ mam być przesłuchiwany w sprawie, którą przedstawiłem wcześniej 24 września, to żeby w tej sprawie, którą zgłosiłem pismem do niego przedstawionym Państwu wcześniej, również przesłuchano mnie 24 września.